Pewnie sobie dzisiaj jakiegoś języka, czego się uczyć, jeżeli jeszcze żadnego nie znacie. Pewnie ktoś powie hiszpański, bo całkiem sporo osób w tym języku się komunikuje. Ale czy hiszpański jest popularnym językiem? To jest pytanie. Myślę, wydaje, że jednak język angielski będzie tym językiem, na którym warto się pochylić. Z tego powodu, że strasznie dużo ludzi się tego języka uczy i strasznie dużo ludzi w tym języku się komunikuje. Był kiedyś taki mokry pan, który nazywał się Kachru. I za chwilę zobaczymy jego kręgi. Myślę, że już powinniśmy zobaczyć jego kręgi. On stworzył taką teorię, że angielski można podzielić na trzy etapy, albo trzy poziomy. Są osoby, które są wewnątrz kręgu. To jest kręg wewnętrzny, w którym są głównie ludzie pochodzący z USA, z Wielkiej Brytanii, z Kanady. Czyli tam, gdzie język angielski jest po prostu językiem ojczystym. Ale również mamy krąg zewnętrzny. To na przykład Singapur i Indie, tam gdzie angielski jest językiem urzędowym, językiem drugim nauczanym w szkołach. A także krąg rozszerzający się, który jest największy, czyli miejsce, w którym jesteśmy, Polska, Rosja, Europa, Indie, już wspomniałem, w kręgu zewnętrznym. 380 milionów w kręgu zewnętrznym, 300 milionów i już w tej chwili ponad miliard osób uczy się języka angielskiego. W tej chwili, jak tu siedzimy, to w niektórych miejscach na świecie w tej chwili jest dzień. Angielski może nam się przydać do różnych rzeczy. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego on jest nam potrzebny. Może nam się przydać po prostu jako językowcy, to jest EFL. Również może się przydać, jeżeli ktoś chce studiować, to jest English for Academic Purposes. I tutaj z kolei ta informacja może być istotna, jeżeli wybieramy sobie szkołę językową. Czy oni w ogóle potrafią nas przygotować na studia. A także EST, czyli angielski technologiczny, naukowy i również ESP, czyli do specjalnych celów, na przykład prawniczy. Po co uczyć się języka obcego? Nie wiem, ktoś może chce podróżować, latać samolotami i rozmawiać z ludźmi. Ktoś może chcieć wysyłać maile, przeglądać strony internetowe lub po prostu się komunikować. Warto zastanowić nad tym, do czego ten język będzie im potrzebny, bo od tego będzie uzależnione, jakich umiejętności chcielibyśmy się uczyć najbardziej. Są ludzie na świecie, którzy potrafią tylko i wyłącznie czytać w języku angielskim i pisać, ale nie potrafią mówić, bo tak, w taki sposób sobie rozwijają umiejętności. Najlepiej jest je wszystkie integrować, zarówno słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. To najlepsza opcja. Aczkolwiek może ktoś po prostu musi sobie porozmawiać. Mamy też różne potrzeby. Niektórzy z nas lubią pracować w grupie, tak jak ja, ale są osoby, które lubią pracować solo. Więc warto zastanowić się, czy jednak w szkole językowa, gdzie jest 12 osób w grupie lub 6, czy może jednak indywidualne zajęcia z lektorem. Jeżeli myślicie o angielskim poważnie, to może warto się zastanowić, jakimi osobami jesteśmy. Jeżeli jesteście, to pierwsze zdjęcie, pierwszy piktogram lingwistą, to na pewno będziecie się cieszyć z pisania się słownictwa. Jeżeli jesteście matematykiem, tak ich nazywamy, to na pewno tworzenie reguł i wnioskowanie to jest coś, co was kręci. Jeżeli jesteście z kolei wizualizatorem, to na pewno będziecie czerpali dużo radości z oglądania filmów i bawienia się wizualnie językiem. Możecie również być muzykiem, czyli generalnie rytm języka was kręci, a możecie być kinestetykiem. Dużo ruchu, dużo działania, tworzenia projektów, dotykania. Możecie być też duszą towarzystwa, czyli człowiekiem, który po prostu lubi współpracować i się komunikować, ale także możecie być po prostu intrawertykiem, osobą, która pracuje solo. To tutaj to motywacja. Bardzo ważna rzecz. Może być z zewnątrz albo wewnątrz. Ta zewnątrz jest słaba, ta wewnętrzna jest mocna. Wewnętrzna to ta motywacja, która mówi nam, musisz być lepsza, chcesz być lepsza. Weź zobacz, może to będzie dobre. Z kolei ta zewnętrzna może pochodzić od różnych grup, na przykład od społeczeństwa. Nasze społeczeństwo mówi angielski, fajnie, uczy się angielskiego, nie uczy rosyjskiego, ale rodzice mówią, słuchaj, rosyjski. Na pewno się kiedyś przyda. Ucz się rosyjskiego. Nauczycielka z kolei potrafi świetnie zmotywować, bo jest ładna. Albo po prostu ufamy, że metoda, którą wybrał nauczyciel, jest bardzo dobra i to również motywuje nas do pracy. Kolejną kwestią do rozwiązania jest czas. Jeżeli macie mało czasu, musicie wydać dużo pieniędzy. Jeżeli macie dużo czasu, możecie dać mniej pieniędzy. Tak to po prostu jest wymyślone. Często lekcje są droższe niż te, które wydają się na przykład raz w tygodniu. Z czasem jest związane również to, czy macie możliwości w ciągu swojego dnia na oglądanie filmów, słuchanie muzyki, słuchanie audiobooków w języku obcym, przeglądanie internetu,
a także nagrywania siebie i osłuchiwania, co jest kluczowe, jeżeli chcemy poprawić swoją wymowę. Jeżeli siebie nie słyszymy, to tak naprawdę nie wiemy, jak mówimy. To z kolei symbolizuje zadania domowe. Czy macie czas na robienie zadań domowych? Czy macie czas na uczenie się słówek? Czy macie czas na rozwiązywanie zadań z gramatyki? Tych strasznych, trudnych rzeczy, które często bardzo są przydatne. Pomimo tego, że ich po prostu nie lubimy. Są nawet takie szkoły w Szczecinie, które mówią, że nie trzeba robić zadań domowych. I się samo wyjdzie do głowy system. Nieprawda. W jaki sposób jest najlepszy? Wyjechać. Jak wylądujecie w Londynie na zmywaku, jest szansa, że zmusi was świat koła do używania języka obcego. Jednak to nie będzie język akademicki, ani to nie będzie język prawniczy. To na pewno nie. Łatwa metoda? Jednak czy skuteczna? Trudno powiedzieć. Dobrze jest znaleźć sobie lingwistycznego rodzica. Kogoś, kto będzie wam mówił, jak macie mówić. Tak jak dzieci. Jeżeli mówicie, to jest jabłko, rodzic powie, to jest jabłko. I tylko tyle zrobi. Nie będzie mówił, to jest źle, to jest dobrze. Bo po prostu podam wam konkretny, dobry przykład języka. Kolejną ciekawą rzeczą, którą warto rozważyć, jest to, czy lubicie odkrywać, jak język działa. Czy lubicie przekopywać się, żeby zrozumieć, jak ten język funkcjonuje w społeczeństwie i czy jesteście w stanie go w miarę szybko się nauczyć. Nie ma jednej łatwej drogi. Z całą pewnością. Trzeba po prostu próbować wszystkiego i znaleźć coś, co po prostu będzie przydatne i ciekawe dla was konkretnie. Można sobie zadać pytanie, kto trzyma klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o uczenie się języka obcego. Kto to może być? To może być uczeń, czyli wy. To może być nauczyciel, nie? Bo on ma wszystko. On wie wszystko, on wie, gdzie trzeba zajrzeć, czego się uczyć. Może to być pan bankier, bo on zna zawartość waszego konta, a może być po prostu pan zegarek, który wie, że nie macie czasu na uczenie się języka i nic z tego nie wyjdzie. My lubimy, my nauczyciele, lubimy mówić naszym uczniom, że my to 30% waszego sukcesu, a 70% to jest wasza praca. My możemy pokazać, my możemy podpowiedzieć, my możemy zmotywować, ale to wy musicie się na koniec dnia nauczyć się wszystkich obcych, trudnych słówek. To niestety jest praca, którą wy musicie wykonać. Kolejną ciekawą rzeczą, która może wspomóc was w uczeniu się języka obcego, i pytanie, czy lubicie tego typu rzeczy, to są media społecznościowe. Na Facebooku jest bardzo dużo ciekawych grup, które się wspomagają w uczeniu języków obcych. Również są konta na Twitterze, które codziennie podpowiadają jakieś ciekawe słówka lub powtarzają razem z wami gramatykę. Na LinkedInie również są grupy, które nawzajem się wspierają. Dziękuję.